Twoje ulubione danie to? Tort pawlowej, beza. Planujesz wydać kolejną książkę? Tak, na 100%. Pomidorowa, z makaronem czy z ryżem? Z makaronem. Jesteś singlem? Tak. Zjadłbyś pizzę z ananasem? Tak. Psy czy koty? Psy. Nienawidzę kotów. Przepraszam, ale tak jakoś. Twój ulubiony smak lodów? Słony karmel. Jak to jest zawsze wygrywać? Super, chociaż nie wiem, jak to jest do końca przegrywać, więc nie jestem chyba dobrym człowiekiem do odpowiedzi na to pytanie. Gessler czy Makłowicz? Gessler. Od zawsze chciałeś gotować? Tak, chyba tak. Jakoś tak, jak miałem 6 lat, to zrozumiałem. Jakie masz plany po zakończeniu studiów? No na pewno własna restauracja w przyszłości. Chciałbyś jeszcze raz wystąpić w Tańcu z Gwiazdami? Tak, to była super przygoda, więc myślę, że chętnie bym ją powtórzył. Schudłem sporo, więc to był dodatkowy plus. Jak sobie radzisz ze stresem przed kamerą? Kurczę, ja od początku nie miałem takiego stresu, więc po prostu wdech, wydech i do przodu. Jakiego warzywa nie lubisz? Nie lubię selera naciowego. Taniec czy gotowanie? Gotowanie. Jaki kolejny program chciałbyś wygrać? Chyba już żaden, na pewno mnie nie wezmą do żadnego, a jak wezmą, to nikt w nim nie weźmie udziału. Co najczęściej słyszysz na ulicy, kiedy ktoś cię rozpoznaje? Najczęściej, to ten pan, co gotuje. Twoja ulubiona piosenka to? Edyta Bartosiewicz, Ostatni. A najgorsza? Najgorsza? Nie ma chyba takiej. Pierwszy raz na randce, jest okej? Tak. Aż takie pytania się potem pojawiały? Makaron czy pizza? Pizza. Słodkie czy słone? Słodkie. Czy rozmiar ma znaczenie? Zależy chyba, dla mnie nie. Czy to prawda, że przez żołądek do serca? Prawda. Jakie cechy musi mieć twoja druga połówka? Nie musi umieć gotować, musi być uśmiechnięta, mieć takie same poczucie humoru jak ja i musi kochać podróżować. O. Co byś w sobie zmienił? Chyba nic, ja ciebie bardzo lubię. Żeby to nie brzmiało, zabrzmiało trochę samolubnie, ale... Powiedz nam coś, czego o tobie nie wiemy. Nie rozpoznaję kolorów.